Szanowni Państwo, kolejny punkt dzisiejszego porządku obrad to sprawozdanie działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji odbyło się 5 listopada bieżącego roku. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów nie chcieliśmy opiniować żadnych wniosków i nie przygotowaliśmy żadnych projektów uchwał. Mieliśmy jedno krótkie spotkanie z mieszkańcami bloku przy ulicy Bujaka. Tam była poruszona sprawa pomysłu na parking. Po dłuższej rozmowie zakończyliśmy spotkanie z wspólnoty mieszkaniowej. Póki co żadnych wniosków z tego spotkania nie ma. Wszystko się toczy. Zobaczymy, co mieszkańcy wysyłają w Sygicie. Spotkamy się po. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania związane, uwagi związane z działalnością? Proszę. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam, ale 4 listopada była dość dawno, ale to czasu się zdarzyło parę spraw, które tutaj chciałem poruszyć i wspomnieć. Mianowicie, przychodząc na komisję, bardzo się cieszyłem, że powstał wreszcie przystanek NPK na Mandorskiej. Jak Państwo wiecie, wnioskowaliśmy przy szkole, aby ten przystanek powstał jako przystanek całoroczny. Niestety, ale są prawdopodobnie dwie działające sprzeczne, a nawet wbrew sobie komórki w Sygicie. I jedna ustaliła rozkład jazdy na całą dobę, natomiast druga napisała na przystanku, że przystanek jest 3 dni tylko między 7 a 15. W związku z tym dalej już nie obowiązuje ten rozkład jazdy i autobus nie zatrzymuje się. Ja już składałem telefonicznie wniosek do pani inspektor i też chciałem tutaj pomówić, jeżeli on nie został jeszcze wysłany do Sygitu, aby ten przystanek był naprawdę taki, jaki chcemy. Czyli żeby to był przystanek całoroczny, całodzienny na żądanie. To jest pierwsza. Druga rzecz, w zeszły piątek razem z panią radną Białek byłem na odbiorze ulicy Algierskiej. Jest to ładny odcinek, który został wykonany, nowa nawierzchnia, tu jest nowe chodniki. Ale niestety, jak to w Biblii mówi, najgorsza rzecz jest taka, jak do nowej łaty przyczepi się stary kawał sukna. I tam też tak jest, mianowicie piękna nawierzchnia, ale kratki ściekowe są niestety stare, przerzewiałe. Ja rozmawiałem z panem inspektorem, który był, Janusz Bankowicz, jest na terenie dzielnicy 11 i pytam się go, dlaczego tak się stało? On mówi, no wykonałem telefon, ale MWK nie jest zainteresowany. Nie, wiadomo, że w Polsce nikt nic nie zrobi, jak nie musi zrobić, no to jest jasne. W związku z tym tutaj jest wniosek do zarządu, aby tą sprawę jeszcze pociągnął dalej, żeby naprawdę, skoro mieszkańcy dostali nową ulicę, żeby to było naprawdę ładne i estetyczne. Będąc tam, z panem Januszem Mankowiczem poprosiłem go o krótki spacer i przeszliśmy tą część ulicy Estońskiej, która leży w gestii Sygitu. No to jest na szczęście bardziej daleko Estońskie. Pokazałem mu wszystkie dziury, które nie zostały zalepione ostatnim razem, a także zbieg, nazwijmy to płyt asfaltowych, które powodują wgłębienie w pierwszej części ulicy Estońskiej. Także w czasie opadów jest tam olbrzymia powierzchnia wody, także ciężko przejść. Obiecał, że to naprawi, tudzież jedną z tych dziur, którą opuścił, ale powiedział, że dla tej ulicy teraz najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie czy tam jej na listę ratunkową i zrobienie takiej nakładki asfaltowej. Dlatego chciałem tutaj prosić, jako będę wnioskował na Komisji Infrastruktury, aby ulica Estońska została włączona do przyszłego roku na jakieś takie miejsce z szansą na wykonanie, tudzież ulica Trawniki, bo proszę Państwa, nie możemy dzielić mieszkańców na takich, którzy, no, którym się udało i mają na ulicy Algierskiej ładny asfalt, dosłownie równoległa i schodzące się ulice z tyłu ulicy Trybuny Ludów, ulica Trawniki już nie jest wykonana. Ja uważam, że jeżeli się robi jakąś inwestycję, to no, również ci mieszkańcy, którzy mieszkają obok, płacą takie same podatki i mają taki sam, można powiedzieć, status, trzeba byłoby im pomóc. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie ulica Macedońska jest teraz wykonywany chodnik. Zaczęło się od tego, że jest wykonywany krawężnik. On został dość wysoko podniesiony. Ja rozumiem, że kwestia bezpieczeństwa jest tutaj bardzo ważna i ludzie idący ulicą Macedońską od strony bloku no, idą chodnikiem w miarę pewnie, ale wzdłuż ulicy Macedońskiej, na tej pierwszej części przy Malborskiej, przy no już prawdopodobnie mało istniejącej czy szczątkowo istniejącej firmie Van Deco, był wykonany
na dziko, bo na dziko, ale był wykonany pas. Ale to nie skończył, to tylko skończył już tego tyle, że teraz, kiedy tego parkingu nie ma, wszyscy rodzice przyjeżdżający, tudzież nauczyciele do ulicy do szkoły przy ulicy Malborskiej, wjeżdżają w ulicę szkolną. Potem wkręcają ulicę Zmartwychwstania Pańskiego i wjeżdżają ulicą Mochnackiego. Między godziną za 15:08 jest całkowicie zakorkowana i zaczopowana ta ulica. Jedyną szansą jest jakoś wesprzeć. Teraz zamykając zupełnie możliwość parkowania tam, no to trochę się, jak to się mówi, no nie zrobiło się to tym dobrze. No pan przewodniczący chce się odnieść. Jeszcze kolega może wcześniej. Ja króciutko będę, panie szanowni radni. Ja tu się chciałem odnieść do wypowiedzi naszego kolegi, który dużo mówi, nie zawsze mówi, tak powiem, dobrze. Powiem tak, jak chodzi o Angielsku, jak tutaj powiedział, że tam gdzieś coś nie zostało wymienione przez jakieś tam firmy, prawda? Każda firma robi sobie budżet, robi sobie plan. Jeżeli Zikit nie zgłosi tego wcześniej, prawda, że będzie remontował taką drogę, prawda, to czy zakład energetyczny, czy wodociągi, czy inne firmy, nie wymienią niczego. To nie może być tak, ktoś zadzwoni, słuchajcie, bo my wchodzimy dzisiaj i wymieniamy asfalt. Było planowanie wysłuchu, na przykład mamy pięknie władze wymienione, czy tam wezmę kratki, prawda, pan powiedział o kratkach, na angielskim w ogóle kratek nie ma wodosiekowych. Chodziło o zasuwy i ewentualnie o władzę, prawda? Natomiast nie może być tak, że Ziki z nikim nie uzgadnia, wchodzi w angielską i pan teraz mówi, że pretensje do jakiejś tam firmy miejskiej, że czegoś nie wymieniła. No nie wymieniła, bo nie było tego w planie, nic z nimi nie uzgadniał wcześniej. Prawda? Jest pewne plany, są pewne budżety. Dziękuję. W temacie macedońskiej byłem tam na przygotowaniu tutaj całego remontu, uzgadnialiśmy szczegóły, jak mają wyglądać poszczególne prace. Fizycznie nie da się pokazać remontu chodnika bez zgrywania starego chodnika i automatycznie odcięliśmy siłą rzeczy dojazd do tego parkingu, powiedzmy, który tam funkcjonuje. Oczywiście to się zmieni. Krawężniki będą zamontowane na minimalnej wysokości, która jest dopuszczona przez prawo. Specjalnie będą obniżone, tak żeby ten wjazd był łatwiejszy. Te krawężniki, Ksawery, zadałeś pytanie, Ksawery mógł słuchać. Tam już kolejna sprawa, później wzdłuż całego ciągu wymienionego chodnika krawężnik będzie obniżony do wysokości tej, która prawo dopuszcza, do 6 cm, tak żeby na całej długości tego prostego odcinka można było zaparkować na tych 50 cm chodnika, prawda? Bo tam jest 2 metry chodnik. Będzie można samochód nieco schować. Także to wszystko jest uzgodnione i zgodnie. Ja tam codziennie przejeżdżam 2 razy, czasami więcej. To na bieżąco doglądam tego tematu. Także tu naprawdę sprawa jest tak, jak ma, tak jak było uzgodnione, jest realizowane. Ja jeszcze chciałem też powiedzieć o znaczy swojego odbioru, na którym byłem na ulicy Szczęśliwej. Tam dwa mankamenty wyłapałem, gdzie były ubite, jedno obrzeże było ubite, drugi krawężnik. No do wczoraj nie było to zrobione, mimo że wykonawca zobowiązał się, że niezwłocznie wymieni te elementy. Poza tym remont tych schodów, no wydaje mi się, że będzie krótkotrwały ze względu na to, że zjazd do Biedronki składami samochodowymi no jest niemożliwy w naszym rejonie. Ulica 5-metrowa nie pomieści łuku, który samochód skład, bo to tam głównie składy jeżdżą, musi pokonać. W związku z czym na swoim wniosku napisałem, że winno się wystąpić do Zikitu w celu uregulowania inżynierii ruchu drogowego na tym odcinku. Dwie tony nie dotyczy zaopatrzenia Biedronki. Więc gdyby nawet napisali tylko tam, że założymy do 10 ton, to już robi dużo. Wtedy nie będzie mógł słabiej. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos. Pani radna, tak? Nie uda się Pani mówić, jak to było. Nie, to jest. Dobrze.